Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj jestem z żoną na spacerze. Ostatnio w Anglii jest niesamowicie gorąco, chyba wszędzie jest bardzo gorąco, ale tutaj jest naprawdę wyjątkowo, gdyż temperatura w tej chwili dochodzi do 30 stopni w dzień, gdzie na angielskie warunki to jest po prostu totalny ukrop, bo odczuwalna temperatura w Anglii jest znacznie wyższa niż ta, która jest w Polsce. Chyba jest różnica 5 stopni. Czyli jakieś 30. U nas to tak jakby było co najmniej 35 stopni w Polsce ze względu na inną wilgotność. Ale chciałem Wam pokazać taki to, co Luna lubi najbardziej, czyli grę w piłkę. Ale ona sobie sama zrobiła swoją piłkę, którą bardzo, bardzo lubi. To jest piłka nożna, ale taka troszeczkę inna. Zaraz Wam pokażę. To jest Luny piłka. I to jest, słuchajcie, to nie jest jakaś specjalna piłka. To jest piłka nożna, normalna piłka nożna, która miała jakąś skórkę dookoła, ale że Luna ją po prostu, tą skórkę sobie obrała, wygryzła ją i zrobiła sobie taką swoją własną piłkę do nogi. Dlaczego? Dlatego, bo ją po prostu łatwo można złapać i ona ją po prostu nosi. Zobaczcie. O. I teraz weźmie w zęby i pięknie piłeczkę przyniesie. Luna. Ona jest niezmordowana, jeżeli chodzi o piłkę. Zobaczcie, no po prostu jest wariat, jeżeli chodzi o... Ale to wszystkie border collie tak mają. One po prostu uwielbiają grać w piłkę. Zatem stwierdziłem, że sobie wezmę, trochę ponagrywam, bo używam sobie gimbala, bo już go dawno nie używałem. A tu też się wychodzi z wprawy, jeżeli chodzi o operowanie nawet tym gimbalem. Już się Luka trochę zmęczyła. To jest gorąco. Jesteśmy tu raptem kilka minut, a Luna już daje znaki, że no niestety, ale powoli siada. Także jak widzicie, trzeba z pieskiem wychodzić bez względu na porę. No i trzeba, ale przy tych wysokich temperaturach to trzeba naprawdę uważać, bo pies się szybko przegrzewa i później ma duże problemy, żeby się wychłodzić. Więc dobrze jest wyjść po prostu wcześnie, póki jeszcze nie jest tak bardzo gorąco, żeby mogła sobie trochę pobiegać. A przy bardzo wysokiej temperaturze to ona po prostu by to zrobiła, przebiegłaby parę metrów i popadła na trawnik, to jest niebezpieczne dla psa, także takie przegrzewanie się, także też trzeba uważać. A teraz kilka naszych triczków sobie pobiegamy za piłką.
Jak widzicie, po jakimś czasie rozplątują się te sznurki. A je po prostu ucinam. A tak przynajmniej mam za co sobie podtrzymać. Pokażę wam jeszcze jedną rzecz, mianowicie ja od jakiegoś czasu stosuję taką smycz, która nie ma obroży. I jest to bardzo praktyczne rozwiązanie. Zobaczcie, założę jej tylko, chodź siad, wpada mi tylko to na głowę i piesek już jest pod kontrolą. Nie udusi się i ona w tej smyczy tak nie szarpie. Z tego względu, zobaczcie, ona tu ma luz, a jak szarpnie, to ta smycz się troszeczkę zaciska mocniej i pies już nie szarpie, bo wie, że może jej być niewygodnie. I nie bójcie się, nie udusi się, na pewno. To jest taka smycz, która jest tutaj zalecana dla piesków z tego względu, że widzicie, smycz, obrożę taką normalną, no ma tutaj taką obrożę, by ją można było złapać w razie czemu, zwłaszcza w domu, ale taka obrożę, na taką obrożę trzeba uważać. Bo obroża nie rośnie wraz z psem. Bo obroża nie rośnie wraz z psem i po prostu trzeba ją cały czas luzować. A ta się po prostu nie wyślizgnie, bo ona jest cały czas, jak jest napięta, no to pies się nie szarpie. Także to tylko taka informacja dla tych, którzy mają pieski, które się lubią szarpać na spacerach, to taka smycz jest na pewno lepsza. Zobaczcie, tak normalnie ona by się szarpała już do przodu, a ona teraz po prostu spokojnie sobie idzie, bo wie, że nie ma się to tutaj nabojować. Także to tyle w tym filmie. Jak któryś pies wam obierze, że tak powiem, piłkę do nogi i przynosi wam ją w zębach, to nie zabierajcie jej tej piłki. Ta piłka jest świetna do zabawy. Tylko trzeba uważać na te sznurki, które się co jakiś czas rozplątują, trzeba je po prostu zacinać. A moja Luna po prostu uwielbia taką zabawę, taką piłką. Także trzymajcie się, do zobaczenia w następnym filmie. Mam nadzieję, że wam się podobało. I zapraszam do subskrypcji kanału i do udostępniania w różnych miejscach, na przykład na waszych Facebookach. Trzymajcie się, cześć!